Cześć, z tej strony Sullivan i witam was bardzo serdecznie w moim materiale. Dzisiaj postanowiłem nagrać to gierkę, dosyć nietypową, dosyć może nieznaną przez niektórych. Ta gra nazywa się, jak widzimy, No More Room in Hell. Co to jest za gierka, na czym ona polega i dlaczego postanowiłem o niej zrobić ten materiał? Mianowicie, to jest gierka bardzo nietypowa, bo oczywiście nastawiona na apokalipsę zombie. Jednak nie byłoby w tym nic bardziej wyjątkowego jak to, że mamy tu podobną historię co do Garry's Moda. Garry's Mod, tak jak No More Room in Hell, łączy to, że obie były tak naprawdę dodatkiem, czy też po prostu modyfikacją do Half-Life'a. Dokładnie. Dokładnie, jeżeli chodzi o No More Room in Hell, to w 2003 ono wyszło jako Half-Life 2 Zombification. Od 2009 roku już to jest oddzielna seria, tak naprawdę oczywiście przyjęta przez inny zespół, która go rozwija aż po dziś dzień, bo już dzisiaj możemy chociażby na Facebooku widzieć pracę nad No More Room in Hell 2. Gra, która oczywiście chodzi o jedno, o przetrwanie, mianowicie oczywiście apokalipsa zombie. I ta gra jest ogólnie dla moją taką grą też dzieciństwo, bo spędziłem na niej bardzo dużo czasu, ponad 100 godzin. Może nie dużo, ale jednak bardzo miło ten czas wspominam i może was potencjalnie zachęcę do zagrania w tę gierkę. Oczywiście jest dostępna za darmo na platformie Steam. Możemy sobie wybrać postać. Oczywiście grafika nie zachwyca, sam Garry's Mod nie jest rywalizm względem grafiki, ale tak naprawdę nic nie mam tutaj przeciwko. No oczywiście możemy sobie wybrać, jak nasza postać wygląda. Oczywiście są tu gotowe modele, nie możemy sobie wybrać innego. Można to zrobić, że losowo dostajemy. Ja mogę wybrać sobie strażaka sama. Niech on sobie tak będzie. I ta gra jest ogólnie nastawiona na kooperację. W grze może być gracz od 1 do 8, więc gra jest jak najbardziej idealna do grania ze znajomymi. Wyróżniamy w grze dwa tryby, oczywiście tutaj bezpośrednio nie widać, bo jest tryb przetrwania, czyli przechodzenia tak naprawdę powoli mapy, aż do ostatecznej ucieczki, czyli ewakuacji, i tak naprawdę obrona, czyli defensywa danego punktu, czy też po prostu miejsca, przed hordami zombie, aż do ileś tam fali. Gra jest pod względem oczywiście survivalu tutaj bardzo realistyczna, bo nie liczy, akurat tutaj nie ma może systemu jedzenia i picia, czy po prostu potrzeb, ale jeżeli chodzi o strzelaninę i ilość amunicji, używanie broni manualnej, czy w sensie broni białej, czyli łomy, siekiery i tak dalej, no to to jest bardzo fajnie realistyczne. No i amunicja jest na wagę złota. Jakoby to wam wybrać mapę na początku, żeby chociaż przedstawić fajnie tą grę. No, graczy nie jest dużo, nie oszukujmy się, że gra też jest wcześnie rano. Ja wstałem, żeby nagrać ten materiał. Ale jednocześnie gra już powolutku po prostu się trochę nudzi. Dlaczego? Dużo serwerów tutaj powstaje z cheatami. Takimi jak nieskończona amunicja, takie, żeby podbijać sobie chociażby osiągnięcia, czy po prostu ego graczy. Ja nigdy nie grałem na tych serwerach, no ciężko na niektóre trafić, szczególnie takie, które nie mają ochrony Valve. No to myślę, że fajnie było na początek pokazać MS Nord. Jest to według mnie idealna mapa dla początkujących graczy, gdyż to jest mapa, której się bronimy. Zresztą o, możecie sobie poczytać opis, który doradza, co w tym tak naprawdę serwerze jest. Czyli respienie się, survival, no tak, survival jest, ale chodzi o to, że tutaj po prostu chodzi, żeby bronić bazy, wave, czyli fale. To już jest nasz wyznacznik. Te, i takie jak te Chinatown, to jest tak naprawdę te przechodzenie mapy. A oczywiście jak zginiecie, to już koniec. Ewentualnie jak dostaną się inni gracze do konkretnego checkpointa, to się możecie zrespić, ale nie w każdej mapie to jest. Jestem już dosyć starym brykiem, jeżeli chodzi o tę grę. Dużo rzeczy mogę nie pamiętać, ale weźmy sobie do tej mapy. Jest to jednocześnie moja taka ulubiona mapa, ale też najłatwiejsza, idealna dla takich graczy, którzy się nie znają. Ogólnie w tym oto materiale przede wszystkim przedstawię samą grę, jak ona wygląda. Tak jak i o niej trochę opowiem.
Oczywiście w grze jest nie tylko tak, że musimy Cię grać przede wszystkim przez Discorda, możecie używać czatu głosowego w samej grze, który jest w bardzo dobrym poziomie, tak jak również czatu tekstowego, więc na 100% się dogadacie i zawsze można się szybciutko tej gry nauczyć. Na sam początek oczywiście tak właśnie to wygląda. Ogólnie jestem starym brykiem, jak mówiłem, i nie wiem co go. No trochę nie chcecie sobie tak łapą wypatrzyłem. W tej grze na początku mam bardzo dużo przedmiotów. Ogólnie możemy tu widać, które przedmioty mamy, koktajl Molotowa, mamy snajperkę. Ogólnie na początku tej mapy mamy wszystkiego multum. Ale w tej grze jest najważniejsza jedna rzecz, a mianowicie oszczędność. Oszczędzanie amunicji na znacznie cięższe fale jest jakże istotna. I ta znajomość konkretnej mapy. Z początku gracza mogą być problem, ale jeżeli macie na boku doświadczonego gracza, to ten was pokieruje i będziecie dążyli ku wygraniu. Zresztą ta runda zaraz się rozpocznie i zaczynamy. Bardzo ważne w tej grze oczywiście jest ogólne zbieractwo, znanie mapy, gdzie co może być zbieranie i znoszenie do tego miejsca, oczywiście w tym trybie gry, czyli w defensywie. Pod skrzyżkiem C widzę, gdzie jest, oczywiście widzę mapkę, no i widzimy, gdzie jest nasz punkt A, jedyny punkt, który my bronimy. Oczywiście niektóre te przedmioty można dotknąć, można podnieść, gdzie jest system barykadowania, używania różnych broni. Ogólnie pod jedynką mamy tutaj... Break, break. This is the United States National Guard. There are safe zones in your area. As per the National Pandemic Act and UN Redeker Initiative, hold until the area is clear. You will earn extraction to safety. Do your part. We are on our way. Out. Tak naprawdę nie widzimy, ile mam amunicji. Jeżeli chcemy sprawdzić, ile mam amunicji, przytrzymujemy. I'm down to my last three rounds! No i też nasza postać sprawdza, ile jest naboi w magazynku po chwili znika. Więc jak widzicie, trzeba się tego nauczyć. Jest też system barykadowania, który tylko przedłuża czas, bo tutaj zombie są dosyć głupi, nie przebiją się przez ściany, ale przez drzwi i okna jak najbardziej. Na początku pierwsza fala jest dosyć prosta, 24 przeciwników. Możemy sobie z tym poradzić bez problemu. Ogólnie pierwsze fale to zawsze był czas na zbieranie, czyli gramy jak najdłużej. I oczywiście tutaj zależne jest, jeżeli nie ma gracza tutaj w pobliżu punktu A, czyli tej strefy, no to zombie będą zabierały punkty zona. Zona można oczywiście z tego regenerować za pomocą specjalnych woretków, które są rozlokowane po mapie, ale lepiej ogólnie bronić. Więc w jednej osobie ciężko się bronić, przetrwa dłużej niż do 5 czy też 6 fali. W tej mapie można nawet do 7, ale pojedynkę, no to ciężko cokolwiek zrobić. Bo jak jest co najmniej 10 przeciwników w samej lokacji, nawet ty jesteś, to powoli tracisz punkty. Oj, lepiej celować. Ale się przestraszyłem tak trochę. O, już przeciwnik, no już żeśmy broni, która jest ważna. Przetrzymujemy, co ją i od razu odpychamy. To jest system odpychania. Znaczy, bo was złapie. A jak ugryzie, to jest szansa, że was po prostu zainfekuje, czyli po prostu będziecie się przebijali zombie. No i co się stanie, jak was ugryzie? No cóż. Będzie to polegało po prostu na tym, żeby się próbować umierać. Można przedłużyć stan tej agonii, czyli po prostu przemiany, używając pilsów, ale to tylko na określony czas, żeby używać na ostatnią chwilę, żeby przedłużyć swoje życie. Thank you.
się broń dzierżymy, dzierżymy się taki jeden wielki łom, to może byśmy zdjęli przeciwnika jednym porządnym pierdknięciem mu w łeb, ale od razu przeciwnicy to jest coś za coś. Jest gra jest łatwa, wręcz, jeśli jest skomplikowany klub, to też orientacja w terenie, bo mogę was zajść dookoła. Ale najlepiej ostrożny. Mówię to jako wam doświadczony gracz. Ogólnie w każdej mapie są różnego rodzaju sekrety, znajdźki, safe. Multiple contacts moving to interceptor. Grid mark 2, 9, 8, 3, +2, +2. Be advised, multiple contacts approaching zones at 2, 8, alpha. Do your best to hold out. Bo jest wszystkiego full. Tylko od was zależy, jak to wykorzystać. A w innych niektórych mapach jest bardzo ciężko od samego początku, że dosłownie trzeba oszczędzać. No, znam, pamiętam kod? Tak, pamiętam. To jest... co to za kod? Mianowicie to jest data pierwszego filmu Night of the Living Dead, czyli Noc Żywych Trupów. Więc kto oglądał, ten oczywiście zostawia tutaj komentarz z plusikiem, bo warto to odnotować. Pierwszy film o zombie. W ogóle samemu to tak smutno się gra. Mamy nawet wynik, czyli ile zabiliśmy zombie, czy ile zginęliśmy. Bo im więcej zabijemy, to dostajemy taki darmowy respawn. To jest przydatne. Oczywiście też warto zaznaczyć, że w falach wyrespicie się z... Ale oczywiście, jeżeli wszyscy zginiecie, no to automatycznie gra się kończy. Jeżeli nie macie w ogóle respawna. O, najgorsze są te dzieraki. Się też można nie zauważyć, jak jest dużo trupów. Dobrze. Chodź tutaj. Kurde, coś mi. Trzymaj dystans. Survivors, Zone A is compromised. Regain control. Over. Zawsze trzeba ludziom wysokość głowy, nawet jak pucacie. Dobrze jest. To jest pułapka. My, niektóre mapy mają pułapki, można z nich korzystać. Co to wam jeszcze wytłumaczyć? Jak mówię, jest system krwawienia, jest oczywiście system... Fire in the hole! Throw a grenade! Look out! Apteczki, dzięki temu się leczymy przez dłuższy czas. Ja akurat chyba nie oberwam, a jak oberwam, no to nie opłaca się na razie. Deski do barykady. I ogólnie równiamy różne rodzaje amunicji. Te amunicje służy mianowicie często takich karabinków, trochę podobne do akacza i do snajperki. Można nie rozpoznać, więc nauka początkowa amunicji jest niezwykle ważna. Na przykład taki pistolecik. Oczywiście, jeżeli macie czerwony, to znaczy, że można użyć tych oto broni, że mają amunicję. Have 6 rounds! Oczywiście oprócz broni używanych w ten. Akurat naboje są najgorsze według mnie, bo trzeba dwa razy w łeb strzelić. Niektóre naboje wystarczy już raz. Nawet można trafić prawie chwilę jednym shotem. Oczywiście najczęściej to jest tak, tego służy. Prawie nie złapał. Też schody pomagają, bo to łatwo można poszukać. Naprawdę fajna gra do współpracy, by serdecznie bym polecił. Może bym sam nagrał coś z ekipą, żeby mi zabrał jakichś chłopaków.
starego. Ożysz ty. Kurde, przytul laser. Dobra, no to okno. To jest najczęściej oblegane okno. To jest... Teoretycznie ja dzierżę wręcz. Bo każda broń ma określone miejsce. Crowbar, czyli łom, to najlepsza broń tak naprawdę w Garyskocie. Tutaj też jest super. Nie uważam ją za najlepszą, bo zajmuje dosyć dużo miejsca. Ale... O, patrzcie, dwóch naraz. Double kill. Doskonale. No, i... Zasrałeś go tylko. Możecie celować i odpychać. Uderzenie, odepchnięcie. Uderzenie, odepchnięcie i cofacie się. Musimy taki ruch do przodu, do tyłu. Bo inaczej on was złapie, nawet jeżeli go odepchniecie, bo czasem... Seek warning, map grid 3-2-5-1-1. Break, be advised, approaching zones, contact imminent, out. Czasem... That was my last magazine! Każda broń ma określoną moc, widzicie? 9 mm po prawej dole. Jeszcze raz przeładuję. I'm down to 4 rounds! Tam pod dwójką macie jaką amunicję dzierżycie. Niech to jest do shotguna. W tym przypadku. Karnister mi się przydał. Karnistry wybuchają tutaj. Dobra. Już nie mam amunicji. Shit, I'm out! Dobra. A pod U możecie wyciągnąć amunicję z magazynka, bo niektóre broni mają to samo, nie na przykład karabin jest według mnie nieopłacalny, szczególnie kto używa 9 mm. I'm out of bullets! Nie pamiętam jak się ten karabinek nazywa. A. Prawym wyrzucamy, ściskając prawym przyciskiem myszy. I mołotow. Koktajl mołotowy jest niezwykle tutaj cenny. Nie widać przeciwników? Coś malutko to już jest, przynajmniej na razie, choć zresztą kolegów, koleżanki nie masz. Podpalając zombiaki powodujemy, że niektóre przyspieszają, ale wtedy są dosłownie na hita, więc bijemy po prostu bezpiecznie, no tak. Ale też trzeba uważać, bo czasem nie poinformujecie, że podpalacie. Sobie gościu stoi, tutaj ładna amunicja, tutaj ząbek pięknie, ty go gryzie. Jami, jami. Znam ten system gry. O ty kurde, niektóre z mojego mogły tak szybko chodzi, więc uważaj. Bo teoretycznie jak to jest taki i ogólna zasada, mapy można się nauczyć. Attention survivors, regain control of zone A. You got Zeke's on your doorstep, over. Położony za polem kukurydzy, a on czasem jest właśnie w tym tutaj pokoju, czasem tutaj, czasem w innym, a czasem jest gdzieś lokowany za stodołą, więc ciężko tego szukać. Oho, tu jest za dużo zombiaków. Throw in a grenade! Watch it, grenade! Odpalić, niech niektóre zaczęły biegać. To jest śpieszne bardzo. To jest oczywiście, jeżeli was jest dużo, nie opłaca się go strzelić, to jest zwykle broń manualny. Oczywiście najlepszy to broń jest piłą łańcuchową. Zrobić się oczywiście masakry z... Jak to się nazywa? Masakry z... Throwing a grenade! O kurna, ale to walny. Chodźcie za mną, lecie. Mówiłem. Teraz baretta. Triple kill. Jest jednym moim trudnym broni. I'm out of ammo! Jedyny bardzo duży minus, że tylko dwa naboje. To jest nadaje się do szybkiego wykańczania przeciwników. I got plenty of loads here. I oczywiście ma kopa. Jednak posiadając w magazynku powoduje, że... Wtedy jak... Warto zauważyć, jak go popchnąć, to musicie obok niego przejść. Trzeba wykorzystać... Pretty well stocked on loads. ...obrony. Dlaczego to jest ciężko samo się broń? Bo... Nie możemy broń tyle, żeby ich utrzymać. I got plenty of loads here. Próbuję trafić dwóch naraz. Zbugowały się.
żeby ten... A, bo wiadomo, że shotgun ma taki rozprysk. Pretty well stocked on loads. I got 10 loads left. I got 9 loads left. Loads remaining. Są ogólnie bardzo ciemne, więc musicie uważać, żeby w tych mapach, gdzie trzeba pójść wszystko, co tam może za rogu wyjdzie taka dziewczynka, która będzie bardzo chciała. I got 7 loads remaining. Są też na tej zonie. Także... A pistoletu opuściłem, poszukałem pistoleciku. O, czasem za mnie drabią... This is Hurricane 88 inbound with FEMA supply drop. Map grid 2940. Get Oscar Mike out. No i mam oczywiście pistolecik, przeładuję sobie. Pick up one magazine left! Latarką. Ale to super wygląda, szczególnie kiedy oczywiście idziemy w podziemnych pomieszczeniach czy kanałach. Nie wiem, muszę pocelować sobie. Nie uważam, że to jest pistolet Colt za najlepszy. That was my last magazine! Różnią się oczywiście zastosowaniem, różnią się praktycznie wszystkim. Suplek gdzieś tutaj jest, więc sobie szybko pójdziemy. W niektórych mapach suplek pojawia się tylko raz, niektórych kilka razy. W tej mapie chyba co najmniej 3 razy się pojawia. Jest tutaj. Trochę błąd zrobiłem, że mam tyle przedmiotów. Okej. Zeke's at map grid 3-1-A-4. Strike 3-1-3. Dlaczego biorę tę broń? Robię bardzo ważną rzecz, jako że jestem świetnym graczem. Wyciąga amunicję z tej broni i tą broń wywala. Dlaczego? Bo jest bardzo niecenna i znaczy lepiej znajdzie się mniej. Naprawdę. Kurde, nie mogę podnieść. Okej. Nie możemy tak przenieść sobie broń, więc... Zabierajcie broń ile wlezie. Nawet jeżeli nie ma amunicji, możecie znaleźć naboje i dzięki temu sobie poradzić. Ogólnie bardzo łatwo stracić orientację w tej kukurydzy, ale domek widać, więc wracamy. No i jedna ważna rzecz, skoro zabiegające, nie zatrzymujecie się. Zone A is being compromised. Don't lose it. Over. To jest taki system gry tak zwany, że nie potrafię złapać. Ale zaraz przypierdzielą tutaj. Musimy potrzeć. Teraz to się nam wtrajdolą. Oj, zwalił. Nie, zwalił. Dobrze, że mi się wziął, nie zmarnowałem. Zawsze dwa strzały. Chyba, że będą serwery tego sporo, że nie się większy dalej. To jest taki prosty. Kurwa. I got one magazine left! Dzień, które są... I got one magazine left! Takie coś? I got one magazine left! Dużo ile zabitych, zresztą patrzę się kurczymy. Nie wiem, 100 zabitych zombiaczków. I got one magazine left! Gra. Prosta, ale oczywiście to jest trudna gra. Coś... Nie ma biegających. Nie wiem, czy to jest dostosowane do... That was my last magazine! Be advised, survivors. Zone A is compromised. Regain control. Over. Musimy szybko pomóc. O, maczety to problem. Jedna z najlepszych broni. Mało mi zazwyczaj. I got plenty of loads here.
Watch it! Grenade! Look out! Grenade! I got one magazine left! Pali? A ładnie. Prawie zginął. Jako, że już jestem, mam szare ekran, to znaczy mam bardzo małą HP. Od chyba 20 do 1. I musimy zrobić apteczkę. O, mamy tutaj gościa na serwerze. Tylko ludzie dołączają zawsze do serwera, który ktoś się. No i my teraz się leczymy tą apteczką. No więc widzicie, nie działa to od razu, tylko trzeba czasu. W tym czasie kolega was wysłania, więc sobie możecie poradzić. I wtedy przegramy, bo jest samego po prostu. That was my last magazine! I'm down to 2 rounds! Dało mi się przydać Uzi. Uzi jest bardzo słaby. Ale posiadam aż 30 naboi, więc bardzo z niego wyciągnął. Znaleźć kolda i używać go. Okej. Wrzućmy latarkę, bo tam jest słowa niepotrzebna. Używajmy sobie coś fajnego. M16. That was my last magazine! Ma w ogóle celo. My last 2 shots! Zostawić sobie tryb strzelania, ma tryb oczywiście pojedynczy. Dzięki współpracy z innymi kolegami, czy innymi graczami, możecie na spokojnie sobie przejść. All parties be advised, there are Zeke inbound on grid marks November 3165. Hotel 2590, inbound to safe zones, contact momentary, out. Hi bro, what's up? O, mam biegającego. No i biegający, zaczyna się. Już chyba gościa ugryzł jeden. Choroba. Nie odwracamy się. Teraz. To jest, nie jest przyjemne, jak takie dzieciaki przychodzą. No i gościu co ginąć na sam początku. Tyle by było, nie? Nie. Wiemy, ile ta gra zajmie. Staram się najlepiej grać jak mogę. Nie, to dużo rzeczy, chociaż to jest to akurat. Radzimy sobie bez dużej ilości zasobów, które można stopić na tym mapie. Ufysk. Jest szansa, że mnie zaraził. Ale ja mam low HP. A jak zginę, no to i tak przegramy, bo jest za mało. Nasze HP ma mało życia. Ho, przemieniam się, widzicie takie żółki po bokach. No to już jestem zarażony. Zaczyna się zabawa. Proszę wyglądać na ten typ zombiaka, który jest z boku. Kurwa. Attention survivors, regain control of zone A. You got Zeke's on your doorstep, over. No cóż, poradzę, byłem sam. Dłuższy czas gościu spadł już na sam początku. Ktoś tutaj stał ze zombiakiem, tak? Nie, to jest gracza, ale oczywiście nie kontrolujecie siebie.
No i tak ta po prostu gierka wygląda. Dobra, postanowię zmienić teraz mapę na jakąś inną. Może też trzeba odświeżyć tutaj. Szybkie odświeżanie. Hardplay, Chinatown, Buklę, Fema. Ping jest strasznie słaby, niektórych mapach nie widzę. Dacha, nie znam dachy. Chinatown, Brooklyn. Dobra, jak będzie Brooklyn. To chyba jakieś inne. Znaczy zmodyfikowana albo po prostu prowadzony jakiś mod. No i macie po prawej górnym oczywiście krepszologię, co za co odpowiada. Cool, last weapon, cool to dropisz, albo oczywiście trzymasz jakąś tam broń. Kompas pod CV to odpychanie przeciwnika. Sprint shiftem, no to proste. Fajne ogólnie są klimatyczne to obrazki, rysunki, naprawdę. Budują klimat. A Brooklyn. Tu akurat wyspimy się w więzieniu, że ucieczka z więzienia. Mamy, patrzcie, kilka broni dosłownie. Ogólnie warto brać. Serio? Patrzcie, to jaki mógłby modyfikacja, kurna, mało realistyczna. Możecie bierzeć broń, ile tak naprawdę wlecie. To jest trochę posrane. No dobra, to tak już zasady serwera są. Nienawidzę takich zasad. Szukajmy cela, może tu będzie coś ukryte. Widzę, że potrzebujemy kodu. Kod się respi randomowo. Zony, głodny, stary kontroler, awka. Spoko. Oho, to się znam jak już mnie wyczułek. No i to ogólnie będą za to pochodziły. To jest straszne, dostał się w broń. No jest, się blokujemy. No nic, już tak dalej nam, no to trzeba będzie poradzić. W ogóle taka broń tutaj. To jest zmarł. Musimy znaleźć kod, pewnie jakiś komputerku. Zmieniamy się powoli, bo zabrakie to mogą być wszędzie. Chciałbym ich machić, to jest zbyt OP, naprawdę. To ktoś tutaj trochę przegiął pałę, jeżeli chodzi o ułatwienie rozgrywki. To mnie fakt, żebym po prostu zabił. No i mam tutaj oczywiście, przytrzymujemy E. Zaznam, wyświetli się kod. Uruchamiam sobie za pomocą chat w całym tytule. Serwerze zapisujemy sobie w taki sposób i wpisujemy tam kod. Oczywiście nie musicie wszystkiego eksplorować, ale ja jednak wolę, bo ogólnie, że jesteście sami, zbierajcie na początku co się da. O, pilsy przydadzą się kiedy jakimś tutaj was ugryzie. Mamy tak naprawdę starter pak idealny. Mamy bronie ręczne, mamy bronie normalne, strzelające. Żeś nie umiera, no bandaży dwóch nie możemy, więc wasz kolega mógłby się zabrać ze sobą. Sześć, sześć, siedem, dziesięć.
ale to każdy chce pewnie żyć. Chyba, że to leżące, bo one są najbardziej spakowane. Aha. Zawsze patrzcie. Nawet ich nie słyszycie, bo to jest taką dobrą mordę. Chyba się respią. Potrzebujemy... No i widzicie, nigdy nie spoczywałem na lawę. Dobrze, że nas nie zapadł, tylko uderzył. I te są biegające, bo trzeba mocno uważać. A jak zagłębia z kozi ruki, będzie ich multum, a to nie widzieć. Bez sensu trochę, że tak tyle porozumienia nic się zbierać, na przykład jak się realistycznie gra, ale dobra. Kończymy te obczytki, kończymy granie. Granie po prostu w taki sposób chcę pokazać, jak gra wygląda. Bo mapa może się różnić. Oczywiście są rozłożone przez grę. No i dropy też nie są zawsze takie same. O, już mam lepszą broń. Czeta. Oczywiście tak samo. I po co chcę też widzieć, co macie zrobić. Przywrócić zasilanie w windzie. Teoretycznie uciekamy z więzienia tak naprawdę. Taki easy. Just srać. Ale jak trzymamy taki przedmiot, to możemy się bronić. Mało to. Dobrze, naprawdę. Czekaj, jak jest duża horda. O, nie, zjadł się. Będę, będę już zarażony. Widzicie, nigdy nie lekceważcie zombie. Wystarczy jedno, żeby was ugryźć i przemienić. O tyle miałem szczęście, że jego ugryzienie chyba mnie nie przemieniło, bo to nie każdy ugryzienie oznacza, że się przemienisz. Albo po prostu, nie wiem, po prostu szczęście, jakiś procent szans na to, że cię zarazi. Bo to było OP, gdyby on w każdym takim ugryzieniu się przemienił, chociaż oczywiście bardzo logiczne. Jest winda, plus zębiaczki. Chyba są w windzie, albo za ścianą. Kurwa, cześć! Dziecko. Dziecko, kurwa. No i to było tyle w takim odcinku pokazowym tak naprawdę możliwości tej gry. Mam nadzieję, że was zachęcę do podobnego grania. Pa, pa. Gra wam się podoba, może zachęcam was do cennego grania wspólnie lub po prostu samemu wy ze sobą. Ja się z wami żegnam, z tej strony był Sullivan.